Cześć wszystkim, z tej strony Redox, witam was w kolejnym odcinku z gry Car Mechanic Simulator 2015. No tak, jak my tu mamy na stan? Mamy 689 tysięcy. Czyli jeszcze nam brakuje, żeby zakończyć serię całą, lub sezon chociaż, jak to zwał. Nie tu. Zostało nam Maserati MC Stradale. Na razie mam wartość 30 tysięcy, więc na razie to nie rajcuje. Dobra, rozbieramy ją. Ją, Maserati, chyba go bardziej. Dobra, mamy już karoserię rozebraną. Standardowo było prawy podnośnik. Próbujemy jeszcze naprawić części karoseryjne. O dziwo, wszystko się naprawiło. Dobra, tam widziałem, że brakowało na pewno. Czegoś brakowało. Ok. Stradale. I będę któryś lampy. Nie będę kupował na zapas, bo bez sensu. No i dobra. Standardowo. Zawsze zapomnę, jak idę tu, zawsze wziąć sobie baniaczek. No, chodź, dobrze trafić. No, trafiłem. Dobra. Zlewka z boku. Zaczynamy. Zostawiamy filtr, tak już. Mamy rozrusznik, jest na szczęście na skrzyni. Szczęście lub nieszczęście, w zależności dla kogo. Dobra, teraz wał. Dzisiaj zrobimy na odwrót, dzisiaj wyciągniemy silnik najpierw. Czyli najpierw trzeba wyjąć skrzynię. To też nie przeszkadzało, żeby na daremno nie podnosić i opuszczać. Tak będziemy musieli jeszcze podnieść i opuścić jeszcze raz by nami. Bo trzeba wał korbowy wyjąć. Tak, tak, tak. Tak. Dzisiaj myślałem w moim aucie wymienić tłumik, moim pęk. I zaś parę, kilka stówek wyleciało z portfela. Niestety to nie jest tak pięknie jak w grze. Wiem, że miałem zabrać się za silnik, ale już. Ale jakoś tak poszło. Wek. I wek. Zawsze dziwnie siedzę. Tak jest. I amorek wyleciał. Zaraz stabilizator też może i wylecieć stąd. Kurde, jaki przeciąg. Kurde, to słychać. Chwila. Thank you.
Co się stało? Coś mikrofon łapie. Czekaj, dalej wracamy. No i dobra, wróciliśmy z powrotem. O, teraz jest wszystko dobrze. Dobra. Nie wiem, co to było za... Ops. Chciałem się wziąć do silnika, rozebrałem przednie zawieszenie całe. O ja, niezdecydowany człowiek. Powiem, to tak samo wyszło. Dobra. Dobra, to już... Nie. Spróbujemy na pewno naprawić to, co mamy. Zawsze jest... O, felga poszła. Druga felga poszła. No dobra. Coś tam poszło, coś się zepsuło. Dobra, dawajcie silnik. Przez to, że... Musiałem sprawdzić... Coś się dzieje. Zegar mi się wyzerował, więc... Dobra, pościągniemy to do końca, bo... Teraz postanowiłem, jeżeli będę sobie inwestował w te części drogie, niestandardowe, tego miliona szybko nie zbierzemy miliona. Więc przestajemy od teraz inwestować w części, które są dobre. Więc innym słowem, jeżeli naprawi się głowica standardowa i mam na stanie, nie kupuję lepszych. Co innego cewki zapłonowe i tam... cewki zapłonowe i tam świece i tam tłoki, powiedzmy, tam palicho. Ale jeżeli chodzi o głowicę, przepustnicę, nie kupuję już. Nie kupuję już wzmocnionych. Szkoda hajsu. Dam się podać ten patent do śruby. Musiała to być ostatnia śruba. I mamy. Nie, śruba. I my. I pokrywa się nie da. Mogę pasek już kupić, wszystko przygotować. Ciekawe, czy to by... Czy rzeczywiście by szło wyjąć głowicę bez wyciągania świeca? Jeżeli świeca się wkręca w głowicę, to szczerze teoretycznie wyciągam głowicę, to powinienem wyjąć głowicę ze świecami razem.
Jestem ciekawy, czy mam kolektor. Jo, mam jakby co nowe dwie sztuki, nie będę inwestował w formowane. Ja czy stówkę dostaniemy za niego. Powiem szczerze, dzień dzisiejszy to jest taki spontanicznie nagrywany, bo nie miałem go w planach dzisiaj nagrywać, ale jutro mi wypadło, muszę wyjechać. Znaczy wyjechać, no. Robota oczywiście. Więc postanowiłem go dzisiaj sobie nagrać, żeby mieć właśnie odcinek na jutro. Na jutro, czyli na dzisiaj, jeżeli wy oglądacie już go. Dobra, blok silnika wyjęty, próbujemy coś naprawić. Pompa bez oprócz. Dobra, zapiszmy. Już żebym sobie kliknął. Czyli trochę zaciliśmy rzeczy. A ja nie co ja robię. No. Jeszcze tył został. Żeby finalny montaż zacząć, musi mieć wszystko zdemontowane. Halo, śrubeczka. Nie lubię tego typu zawieszenia. Aha. I tak po domie tłumiku mnie wygląda tak. Trochę tak samo korozji było. No Jezus, ale to jest standardowe, lecz to się też musi psuć. To nie było wymieniane. Bóg wie lat. Poprzedni właściciel kiedyś tam wymieniał go. Więc wtedy wiadomo, to nie jest nowy samochód. Zawsze jest coś do zrobienia. Mój tak dosyć dobrym stanie, po 90 tysięcy przebiegu ma. Autentyczny. 2002 rok. Dosłownie stary Niemiec jeździł. Mam na to dowody. Z potwierdzonego źródła. Dobra. Ma szybko iść. Szybka akcja. Kurde, co się... co tu jeszcze zostało? Aha, piasta została. Mhm.
I mamy już całkowicie gołą. Gołą karoserię. Założyłem, że dosyć często ten kolor się pojawia. Nie to. To jest. Kurde, na ten dwa bloki silnika. Dobra. To teraz muszę go podnieść do góry, żeby móc. Żeby wał korbowy wstawić. A przekręćmy go od razu, żeby on nie leciał na glebę. Widzicie, nie zrobiłem cięcia. A, tu była śruba. Więc widzicie, co się udało naprawić, a co sztach trafił. No, tak, tego już nie naprawiałem nawet. To. Zapiszmy. Czyli tak, tylny most szlak trafił. Jezu. Tylny most, półoś napędową i coś jeszcze. Tak, tylny most. To będzie podwozie, most tylny. To było to. Tak. Powiedzmy taki układ napędowy już zamknąć, żeby był. Nie, to się naprawiło. Myślałem, że szlak trafił. To się naprawiło. Tyle się naprawiło? Myślałem, że się uszkodziło. A to chyba tam więcej kupione. Ale dobrze, na pewno nie mam tego. To już jestem pewien. U mnie też mam. Mała tuleja jest. Też się naprawiło. Popatrz, myślałem, że dużo więcej rzeczy się zepsuło. Tak. A, piasa tylnia się zepsuła. Tak. Łożysko mamy, mamy. I półoś napędowa tylna się zepsuła też. Bionik byłem przygotowany na to. To i to. Czyli tylne koła się naprawiły, przednie szlak trafiło felgi. Felgi, koła. Ona na powiedzieć, że to koła, no. Trzeba piastek kupić i półoś.
Tak. Jeszcze tak. Czyli po prostu zepsuło mi się piasta i pół łosi. Tak i piasta też. I to będziemy mieli tylnie zawieszenie skończone. Zasłonię za momencik. I mamy koniec. Mamy tył już z głowy. Dobra, nie ma co, bierzemy się za silnik. Nie sprzedałem złomu, to będę się denerwował teraz. Nie, nie, wróć! Zaśkać, że głowice mamy wszystkie. Głowic mi nie brakuje. Wałków też. No, to tak zostaje właśnie, jak to, jak zawsze brałem te wzmocnione. No dobra, ale to kuzem po tych wałka już nie mamy. 4 sztuki prosimy. Silnik. Nie tutaj. Jak zapamiętam, będziemy potrzebować zaraz jeszcze pod ręką. Nie pamiętam, które to będzie. Dobra. Dobra, kupię to i to. Któreś na pewno z tych dwóch. Pas, a napinacz. Pas, to 8. Dwa paski rozrządu chyba. Oj. Dobra, tanie kupię to jeszcze. Tak, tak. Jeszcze raz tak i tak. No, czyli fałsanki. A ty ktoś miał? Tak, nie wiedziałem. Lisfę Dei też mam. Tak jak mówiłem. To, co jest na stanie, zostaje standardowe. Chyba, że się popsuło. Albo jeszcze, że mam. To też zostaje standardowe. Nie, już przestałem inwestować. Pompy wody też mi nie brakuje. Kołbasa.
już te standardowe detonatory. Tak wyjechał z fabryki, taki będzie. No, tłoki dostał wzmocnione, no to tyle. No i filtr powietrza. A tak, nie, świece zapłonowe to będzie problem. Głupie to jest, że nie uznaje tych części opcjonalnych, nie uznaje. Nie uznaje, gra ich nie uznaje, dlatego nie pokazuje ich na początku listy. Tak jakbym kupił zwykłe nowe. No jeszcze gdybym sprzedał złom, to też by było co innego. Oj. No właśnie. O, tu będzie już głupie się zlały się te cewki zapłonowe. A, bo jeszcze nie, jeszcze się mikrofon nie łapie hałasu scrolla na miejsce. Dobra. Kolektory też nowe, standardowe. Dobra, a jednej rolki brakuje. Myślę, że wszystko jest, nie zapomniałem o niczym. No. Nie. Mam mały nazwę, mam tytuł na odcinek. To zobaczycie, jak będzie odcinek. No, akurat miałem pompę ABS-u, miałem przez przypadek kupioną. Tu już mamy wszystko chyba. A, filtr paliwa sobie kojarzę. Dobra. To nie zostało, tylko zostało podwozie i skończenie nadwozia. Niby tyle się zepsuło części, a... O, filtralnie nie mam oleju. Smutek. Dobra. To mamy czas? 24 minuty plus tamten. O, nie mamy kół. Na razie lecimy. To lecimy na tamtą stronę.
Dobra, na szczęście, tak jak mówię, miałem jakieś dodatki z poprzednich projektów jeszcze, więc... No dobra, teraz trzeba kupić koła. Strada. Tak, z tej strony. Jak i z tej. Aha, tak został mi tłumik został. Czyli dwa razy V8, katalizator. To też mam. Tłumiki środkowe. No dobra. Wydech. V8, gdzie ty jesteś? Aha, strada, ale dwie sztuki. Tak. Tak, katalizator. Kaka, tu jesteś. Podziwa wszystko. Aha, dobra, już wiem co. Wróć, co to było? O, jest. Aha, stradale. Żebym kupił, już żebym kupił. Na daremno wydałem pieniądze. Dobra, teoretycznie powinien być już. O, właśnie. Po 59 tysięcy zwart. Obiutko. Jednak. Hajsu dużego z tego nie będzie. Tak, a mieliśmy. 6800 było. Dychę żeśmy wydali tylko na niego, to tak nieźle. Hamo. No tak, no tak, 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 tak. Bez oleju byśmy daleko nie zajechali. Teoretycznie byśmy zapalili i byśmy zajechali, ale to... Moment był. Moment i bym mógł od razu go rozbijać na nowo. Może na chłopie bym go puścił, to już w ogóle zaraz by silnik by... Leciałby wszystko bokiem z niego. No, zatarpię się od ręki. Oczywiście nie mogą być inne tak samo. Nie jestem zadowolony, ale szkoda czasu. Niech jedzie. Tak, nieźle. Na środeczku, na środeczku. Zobaczmy. Ach, maski nie mamy.
Macha. Już. Lampa jest, błotnik jest, leżak jest. Lampa też jest, błotnik też jest. Drzwi są. Maska jest, lampa jest. Leżak tyni też jest. Tej lampy właśnie nie mamy, czyli prawa. Tak, tak. I drzwi. Dobra. Nie, to mi się nie podoba. O nie, nie, nie. Chciałem powiedzieć prawie gdzie oryginał, ale to prawie już bez przesady. Kolor już musi być inny. O, może takie coś? Zobaczmy. Szkoda, że nie ma się przejść, obejrzeć go naokoło. U, co to? Moment. Myślałem, że to coś robi. No dobra. Zostajemy przy tym niebieskim. Pamiątkowe zdjęcie do albumu. Patrzymy. 87 tysięcy tylko. No, takim tempem to nie zarobimy tego miliona. Och, powiedzmy, brakuje co? Jeszcze 250 tysięcy brakuje. No tak, ale znowu musimy pójść zakupić samochody. Bo już nie mamy. Nie mamy. Nie mamy. Nie mamy już znowu. Nie mamy na czym zarobić, innymi słowy. No nie ukrywam, mam w garażu samochody, ale te mi tak fajnie wyszły, że nie chciałem ich ruszać. Sprzedam trochę złomu. Na koniec dnia. Trochę, dobra. Dużo złomu. O, dobra. Coś się nam podniosło? O. No już niecałe 250 tysięcy, tylko. No i dobra, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał i oczywiście już pójdę sobie na aukcję kupić, już sam kupię, już bez was. I zobaczycie co będzie. No, jeszcze raz. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, łapka w górę też mile widziana. No. Pozdrawiam Redox. Cześć.